gromadzimy się w dniu Pańskim, w najlepszym Wanu, szczególną uroczystość od Jego wstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto Syn Boży uniósł się na nieba i jako kapłan za swoją ofiarę wszedł do niebieskiej Ojczyzny, do chwały Ojca. Miało to miejsce w 40. dniu po zmartwychwstaniu i rozpoczęło nowy etap w dziejach wspólnoty Jego uczniów, a więc trwania w komunii z Chrystusem obecnym w Kościele. Także i my, żyjący ponad 2000 lat później, radujmy się z tego spotkania z Nim we mszy świętej, a przecież gorącym sercem włączajmy się w tę czy najświętszą ofiarę, wspólnie oczekując powtórnego przyjścia Jezusa chwale na końcu czasu. W tę naszą szczególną ofiarę przyświętej włączmy ofiarę, która miała miejsce ponad 3 lata temu, kiedy to nasi najlepsi synowie i córki oddali swoje życie tam pod Smoleńskiem. Chcemy żyć w prawdzie, domagamy się prawdy. Dlaczego mamy bać się prawdy? Tylko prawda może nas wyzwolić. Módlmy się o to przejrzenie dla synów i córek żyjących w naszej ojczyźnie, bo przecież ta ojczyzna, jak łazienka, mamy przez nią pielgrzymować, aby dojść do właśnie tej ojczyzny niebieskiej, tak, gdzie daj Boże, niech spoczywają i oczekują na nas nasi najlepsi synowie i córki, a zwłaszcza ci, którzy będąc wierni Chrystusowi ojczyźnie, tam ponieśli śmierć właśnie pod Smoleńskiem. A teraz, patrząc się w niebo, wznieśmy do Pana Boga nasze pokorne błagania. Jezu, jedyna droga do Boga, prawdą i życie człowieka. Naszego wsparcia i modlitwy potrzebuje Kościół, biskupi i kapłani. Módlmy się do dobrego Ojca w intencji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy. Módlmy się w intencji wszystkich Polaków. Dziękuję księżom
Płocka, Głowy, Lewina, Nowej Ludy, Polanicy. Dziękuję duszniczanom, dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję pani poseł Teresie Balzanę, panu posłowi Waldemarowi Jązowskiemu. Zawsze są z nami. Do domu.
Dziękuję i życzę miłych wrażeń. Dzięki Pani Krystynie właśnie i dzięki ludziom dobrej woli możemy obejrzeć ten spektakl. Ja akurat dzisiaj mam bardzo pracowitą niedzielę i proszę mi wierzyć, mam trzy spotkania dzisiaj, z czego najważniejsze to jest właśnie to. Dlaczego? Dlatego, że z dłużnikiem. Dlaczego? Dlatego, że z Państwem. Dlaczego? Dlatego, że przedstawienie będzie przedstawiało czasy, które ja pamiętam jako dziecko. Już takie dorastające, gdzie działałem w pusztastowstwie harcerzy i harcerzek i przeżywałem te czasy tak oczyma tego dziecka, które wchodzi w życie i młodzieńca, który wchodzi. W związku z tym jest to dla mnie powtórka z historii, którą ja przeżywam. I pewnie Państwo również. I warto ludziom, szczególnie ludziom młodym, pokazywać to, tą całą prawdę o tym czasie. Ja już wielokrotnie deklarowałem, że dłużniki są Mekką, dłużniki są takim miejscem, gdzie kultura ma swoje miejsce.